Arkadiusz Świętosławski, dzisiaj nie udało się zdobyć bramki, ale myślę, że mecz całkiem udany dla całej drużyny Sokoła. Mecz udany, przede wszystkim zwycięski, emocjonujący dla kibiców do końca, trzymający w napięciu, ale wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo i cieszymy się, że wygraliśmy. A to, że nie strzeliłem bramki, ja się cieszę, że strzelają koledzy. A ja, że mogę im dogrywać. No tak, właśnie, powiedzmy o tym sobie, bo dzisiaj naprawdę kilka, może nawet kilkanaście niezłych podań, między innymi te twoje podania. Sokół oddał 20 strzałów na bramkę Warty Sieradz. No, tylko trzy bramki, które dały zwycięstwo, ale Warta też postawiła dosyć wysoko poprzeczkę. No na pewno nie był to łatwy mecz, aczkolwiek mówię, no z przebiegu meczu patrząc, no mieliśmy naprawdę dużo mnóstwo dogodnych sytuacji, gdzie powinniśmy to zakończyć bramkami, to pewnie by ten wynik był jeszcze wyższy, ale mówię, no my się cieszymy, szliśmy trzy bramki, no wydaje mi się, że nie jest to mało, no ale przede wszystkim zwycięski mecz, no na pewno będziemy jakieś tam błędy nasze poprawiać na treningach, pracujemy ciężko po to, żeby to wiadomo, no na meczu jeszcze były tego efekty. Dzisiaj jesteśmy trzy bramki. Mam nadzieję, że w następnym meczu strzelimy więcej. A jak nie, to ja się cieszę, jak wygramy nawet 1-0. Ważne, żebyśmy wygrali trzy punkty i naprawdę, że tak powiem, to miasto nasze reklamowali na tej arenie całej tam naszej polskiej jak najlepiej. Właśnie powiedzmy kilka słów o nowym obiekcie, tak? Po ponad dwóch latach wracacie z Rudy Bugaj na boisko. Nowy obiekt w Aleksandrowie Łódzkim. Jakie są twoje wrażenia po tym pierwszym meczu? Nie no, bardzo pozytywne, bardzo przyjemnie, miło. Przede wszystkim fajnie, że przyszło tylu kibiców, którzy naprawdę nas dopingowali i nieśli nas, że tak powiem, do boju. Wszyscy zadowoleni, wszystko jest fajnie, pięknie, tylko teraz tylko wygrywać, awansować i grać jak najwyżej. No ja bym chciał jeszcze tutaj coś, jakiś awans wywalczyć, bo już mam z górki, że tak powiem. No i ogólnie wszystko fajnie, no. Chłopaki zadowoleni, bramki wpadają, mecze wygrywamy. Ja mówię, oby tak było dalej. Tak jak zaczęliśmy na nowym stadionie, tak moglibyśmy skończyć ten sezon, no, zwycięsko.